Witam, nazywam się Duczmański Mariusz. Dosłownie dwa, trzy zdania o sobie. Spotkaliśmy dzisiaj się na konferencji Skyward Community. Jest to konferencja, która szczególnie dzisiaj zwrócić ma uwagę na program partnerski. I tak naprawdę, co my możemy zrobić do momentu, kiedy tak naprawdę firma będzie realizować projekty adresowe, kiedy firma będzie się rozwijała i tak naprawdę, kiedy będziemy mogli osobiście, jak to niektórzy mówią w cudzysłowie, odcinać kupony, by móc realizować zyski z technologii, którą firma nam przyniesie. Dokładnie jeśli chodzi o Skyward Community. I teraz tak, na początek dosłownie dwa zdania o sobie. Stary slajd, który zwraca uwagę tak naprawdę dosłownie kilka zdań o mnie. Nazywam się Duczmański Mariusz. Usługami online zajmuję się od wielu lat. Tak naprawdę mowa tu jest o 2012, ale formalnie zajmuję się już od 2007 takimi usługami. Natomiast bezpośrednio i tylko usługami online od właśnie 2012. 5 lat współpracuję z firmą Skyward Community. Jestem od momentu, tak jak pewnie niektórzy tutaj z nas, od momentu, kiedy firma zaczęła realizować w życie, wprowadzać całą technologię. Czyli od momentu, kiedy została zakupiona działka koło Mińska w Marinomorce, gdzie postanowiono po prostu przygotować plac, by móc zacząć realizować, budować, ustawiać pierwsze słupy. Wszyscy byliśmy świadkami w newsach, w tym, co firma nam przekazywała, oglądać na własne oczy pierwsze słupy, które były wbijane na tej działce. To, jak jesteśmy daleko, to za chwilę też będziemy na ten temat krótko mówić. Natomiast, jak powiedziałem, inwestorem jestem od 5 lat. W marcu minęło. 2 lata temu ukończyliśmy z grupą polską, 7-osobową i grupą z ponad 100 osób, takie fajne szkolenie 3D coaching, które było tak naprawdę dostępne dla każdego, każdy mógł z tego skorzystać. Były wykłady i warsztaty zarówno online, jak i stacjonarne w kilku krajach. Mieliśmy możliwość jako pierwsza wycieczka zobaczyć to, co się dzieje w Emiratach Arabskich. Szczególnie nas interesuje inwestorów właśnie Zjednoczone Emiraty Arabskie, ponieważ w naszym odczuciu pewnie tutaj w Polsce szczególnie ten obszar brzmi tak ekskluzywnie i kiedy jakaś firma faktycznie tam się zajmuje, to podnosi to jak gdyby prestiż danego przedsięwzięcia na całkowicie inny poziom. Więc z tego jesteśmy dumni. Tam mogliśmy dokończyć to szkolenie, mogliśmy spotkać się z panem Anatolijem Junickim, mogliśmy być jako pierwsza wycieczka zorganizowana na placu budowy, no i wiele ciekawych innych przeżyć, wiele bardzo ciekawych takich psychologicznych i nie tylko warsztatów, które no, podniosły dość mocno tak naprawdę nasz poziom, jak gdyby, może nie tyle nauczania, ale kontaktów międzyludzkich, które pozwalają nam tak naprawdę rozwijać się dalej w różnych biznesach, przede wszystkim tutaj, kiedy mówimy właśnie o Skyward Community. Na początek zajmiemy się planem marketingowym. Postaram się tak naprawdę bardzo pokrótce przelecieć ten plan marketingowy, ponieważ później kilka newsów będę chciał przedstawić, które pewnie znamy, bo tutaj oczywiście nie będę mówił o rzeczach, które nie są oficjalne, bo o pewnych rzeczach nieoficjalnych możemy mówić za kulisami, natomiast na takim webinarze firmowym możemy mówić tylko o tym, co jest oficjalne. Natomiast postaram się wyłuskać takie informacje, które jak gdyby jeden wywiad, drugi wywiad, pewne sytuacje pokazują nam faktycznie, jak gdyby składa się pewien obraz, na pewien obraz, w jakim strumieniu faktycznie czasu jesteśmy, jeśli chodzi o rozwój technologii. Na początek, jeśli chodzi o nasze biura, to wiemy, że w naszych biurach po lewej stronie u góry, gdy się zalogujemy hasłem, loginem, to mamy zakładkę dla partnerów i tam w zakładce narzędzia możemy znaleźć bardzo wiele materiałów. Między innymi możemy cały ekotechnopark w Marinomorce obejrzeć w 3D, czyli tak naprawdę
z każdej strony, jak to wygląda, jeśli chodzi o cały ekotechnopark i z góry, i każdy odcinek tego ekotechnoparku, ale przede wszystkim mamy linki polecające, które są nic innego jak swoistymi stronami, które zawierają bardzo dużo informacji, które możemy przekazać naszym potencjalnym partnerom, osobom, którymi chcemy zapoznać z technologią Skyward Community. Każdy może sobie odpowiedzieć, na ile tak naprawdę tą technologią się dzieli, bo oczywiście wiemy zawsze, że jeśli jest z naszej strony jakiś bodziec i tak naprawdę staramy się przy każdej możliwej okazji z ludźmi napotykanymi codziennie, przypadkowo, wśród znajomych, przyjaciół i tak dalej, wśród rodziny mówić o tej technologii, to upowszechniamy tak naprawdę wiedzę o bardzo ważnej rzeczy, której dokona nasza firma. Mówimy tutaj o transporcie, który tak naprawdę zrewolucjonizuje transport na całym świecie, jeśli chodzi o ochronę środowiska, jeśli chodzi o oszczędności, jeśli chodzi o sposób przemieszczania się i bezpieczeństwo, jeśli chodzi też również o cenę. Pod każdym względem tutaj można powiedzieć, że możemy konkurować z wszystkimi firmami, które w tej chwili są na świecie. Więc warto, jak tylko jest możliwość, to po prostu wysyłać informacje do znajomych. Chodzi o to, żeby się upowszechniała, żeby nie było wątpliwości, czym osobiście się zajmujemy. Ale każdy wiedział, że my tak naprawdę zajmujemy się wdrażaniem nowego transportu nadziemnego, strunowego, drugiego poziomu, czy jeszcze wiele innych sformułowań tutaj możemy używać. Więc wykorzystujmy narzędzia, które mamy. Ponieważ one, jak powiedziałem, zawierają informacje między innymi w języku polskim i w kilkunastu, chyba nawet kilkudziesięciu w tej chwili językach innych, z którymi też możemy dotrzeć do różnych kontaktów, które być może mamy właśnie w różnych krajach. Tych poziomów w programie partnerskich, jak widzimy, mamy 7. Tak naprawdę każdy jak gdyby w swoim tempie rozwija program partnerski. Oczywiście w miarę możliwości tak naprawdę ilość czasu poświęconego na mówienie o tej technologii innym ludziom, coraz to nowym kontaktom, przełoży się to na potencjalne bonusy, które otrzymamy w postaci właśnie wypłaconej prowizji, wypłaconej gotówki na nasze konta bonusowe. Jak wiemy, partner to człowiek, który został zarejestrowany we firmie, ale niekoniecznie jeszcze kogokolwiek zaprosił. I partner to jest człowiek również, który niekoniecznie jeszcze na ten moment kupił jakikolwiek pakiet. Natomiast w programie partnerskim firma daje również takim osobom, które jeszcze nie zainwestowały lub z jakichś powodów nie mają środki na ten moment, żeby zainwestować, ale chcą sobie zarobić, daje możliwość już na pierwszym poziomie, już na samym początku, na wstępie, nie wymuszając na nas osobistej inwestycji, otrzymać 15% bonus z inwestycji, którą dokonają osoby, które my zaprosimy do biznesu. Chociaż z założenia osobiście wiem, że łatwiej jest mówić o biznesie, łatwiej jest kogoś przekonać do jakiegoś biznesu, jeśli my osobiście w nim jesteśmy, nie tylko zarejestrowani, ale też fizycznie jesteśmy praktykantami, czyli osobami, które faktycznie wierzą w ten projekt, kupiły, zainwestowały jakąś określoną kwotę, nawet najmniejszą, na taką, jaką nas stać. Drugi poziom to poziom konsultanta. Konsultant to osoba, która zainwestowała minimum $100 i jak widzimy w skład pierwszego pokolenia co najmniej 2 osoby. Czyli tak naprawdę zaprosiliśmy 2 osoby, które zainwestowały minimum $100. Łączna inwestycja nasza plus naszych partnerów $300 i to jest poziom konsultanta. Kolejny poziom to lider. Lider to człowiek, który jak gdyby można powiedzieć zaczyna budować biznes, zaczyna budować organizację. Sam osobiście zainwestował minimum $200.
To może być jednorazowo lub w okresie narastająco. Zaprosił przynajmniej 3 osoby, z których każda zainwestowała osobiście $200. I teraz wszystkie osoby, które zaprosiliśmy na pierwszym poziomie, niezależnie od statusu, czy to jest lider, czy partner, czy konsultant, musi być minimalna inwestycja 2000. Jeśli ta kwota w naszym programie partnerskim, który łatwo możemy zobaczyć w zakładce dla partnerów, w statystykach, wyniesie minimum co najmniej $2000, to wtedy otrzymujemy status lidera. Master to poziom, tak naprawdę to już jest jak gdyby wyższy poziom, gdzie zaczyna się jak gdyby ta wyższa ścieżka kariery, zaczynają się pewne kwalifikacje. Trzeba mieć na pierwszym poziomie minimum 3 liderów. A wiadomo, każdy z tych liderów musiał zaprosić przynajmniej 3 osoby, sam musiał zainwestować minimum $200 i takich 3 liderów musimy mieć na pierwszym poziomie. My sami osobiście musimy mieć zainwestowane do tego czasu minimum $1000, 3 osoby, które zainwestowały po minimum $200 i na pierwszym poziomie inwestycja łączna wynosi 5000 na pierwszym poziomie, czyli nasza pierwsza gdyby linia, wtedy otrzymujemy status mastera. I osobiście przyznam się, powiem Wam, że ten status jest bardzo łatwo otrzymać, uzyskać, pod warunkiem faktycznie, że systematycznie pracujemy, systematycznie mówimy o tej technologii osobom, które spotykamy. Natomiast kolejny poziom tak naprawdę wymaga już konkretnej pracy, ponieważ tak jak powiedziałem, już na niejednej konferencji poziom lidera można uzyskać w ciągu dosłownie kilku dni lub nawet jednego dnia przy dobrym układzie, więc 3 liderów to jest oczywiście już pewna praca zorganizowana. W miarę łatwo otrzymać jest status lidera. My osobiście musimy mieć minimum $1000, łączna inwestycja na pierwszym poziomie 5000. Może to być na początek jak gdyby ten wymóg, powiedzmy sobie słowo, najtrudniejszy, aczkolwiek no nie do końca, to wtedy otrzymujemy status mastera. Natomiast kolejne statusy to już jest naprawdę systematyczna, konkretna praca. Niewielu ekspertów jest w Polsce, między innymi pani Natalia jest ekspertem. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę ekspert to człowiek, który naprawdę angażuje się już, no, sporo czasu poświęca na współpracę z firmą Skyward Community. Bardzo poważnie traktuje ten biznes. Sam osobiście zainwestował minimum $5000. Musi mieć 3 masterów, a wiemy 3 masterów, każdy z nich musi mieć po 3 liderów, którzy zaprosili też przynajmniej 3 osoby. Więc tworzy się już całkiem niezła organizacja. 2 masterów musimy mieć zaproszonych bezpośrednio z własnego polecenia. Widzę, że ktoś tutaj coś napisał. A witam, pozdrawiam z Koina. Okay, witam, Janusz. Czyli ekspert, tak naprawdę, jak powiedziałem, 5000 własnej inwestycji, 2 masterów bezpośrednio, czyli zaproszonych z własnego linka, natomiast trzeci może być na drugim, trzecim czy dalszym poziomie, ale w niezależnej nodze, tak jak tutaj widzimy na tym zdjęciu. Łączna inwestycja na pierwszym poziomie $10000, czyli tak naprawdę jeśli my mamy w tym czasie minimum 5000, to nasza struktura na pierwszym poziomie musi mieć drugie 5000. Jeśli jest minimum 10000, to w tym momencie otrzymujemy status eksperta. Jak widzimy już tutaj, przy tych wcześniejszych nie zwracałem uwagi na to, natomiast jak widzimy, każdy poziom poszczególny zwiększa wynagrodzenie partnerskie i głębokość w tych poziomach. Przy ekspercie to już mamy 20 poziomów. Pierwszy poziom jest, tutaj widzimy, odpowiednio już wyższy niż ten wstępny. Natomiast drugi poziom mamy 7%, 5, 4, 3, 2, 1 i później po 0,5% od 10 poziomu do 20. Może nam się wydawać to niewiele, natomiast wierzcie mi, że ci, którzy uzyskują poziom eksperta i mają naprawdę bardzo dobrze rozwiniętą
strukturę, czyli zapraszają i jak gdyby starają się duplikować, powielać strukturę w głąb, to zaczynają być to naprawdę fajne pieniądze. Jeśli traktujemy poważnie ten biznes od strony oczywiście programu partnerskiego. Ja sobie zdaję sprawę, że w firmie są osoby, które przyszły do firmy, kupiły pakiet, udziały i temat zamknęły, dziękuję, do widzenia i czekają, aż będą mogli realizować zyski. Natomiast wiele osób w firmie zarobiło na pierwsze swoje pakiety. Wiele osób, spora część kapitału, które poświęciły właśnie na udziały, których mają też dzisiaj bardzo dużo, bo są takie osoby, które mają po kilka czy nawet kilkanaście milionów udziałów, tak, dokładnie takie liczby, w dużej mierze, w dużym stopniu zarobiły na te udziały, czyli wykonały konkretną, określoną pracę. Kolejny poziom to poziom top eksperta. Tutaj pojawia się dodatkowe wynagrodzenie, jak widzimy, od 500 do 1500 dolarów. I to jest wynagrodzenie comiesięczne, jeśli uzyskamy oczywiście odpowiednią kwalifikację, czyli obrót musi w naszej strukturze wynosić minimum 5 tysięcy, 10 lub 20. I przy tym poziomie top eksperta możemy takie comiesięczne bonusy dodatkowe otrzymywać, niezależnie od tego, ile otrzymamy bonusów normalnie z programu partnerskiego. Top ekspert sięga do 24 poziomów, więc naprawdę przy mocno rozwiniętej organizacji to są naprawdę spore pieniądze. Top ekspert musi mieć 3 ekspertów. Sam osobiście musi mieć minimum zainwestowane 10 tysięcy dolarów, jak widzimy, i musi mieć 2 ekspertów na pierwszym poziomie, a trzeci może być na dowolnej, niezależnej nodze, i tutaj jeśli chodzi o głębokość tak samo. To takie najważniejsze informacje. Gdybyś jakieś pojawiły informacje, zawsze mówię, to pytajcie mnie na czacie na prywatnym. Wtedy postaram się jakieś takie szczegóły wejść, jeśli chodzi o program partnerski. Tutaj staram się nie rozwadniać, bo byśmy mogli tutaj siedzieć 2 godziny. Sky Expert. To jest ostatni poziom w programie partnerskim. Oczywiście to nie oznacza, że ta ilość poziomów kiedyś się nie zmieni. Na ten moment to jest Sky Expert, który został jakiś czas temu dodany. Dodatkowe bonusy miesięczne, miesiąc w miesiąc, to 500 dolarów i 2000 dolarów. Oczywiście przy pewnej kwalifikacji, obrocie 10 tysięcy lub 30 tysięcy. Sam osobiście Sky Expert musi mieć zainwestowane, czyli jak gdyby włożone w ten projekt 20 tysięcy dolarów, oczywiście w czasie lub jednorazowo. I tu musi mieć 4 top ekspertów. Musi mieć 4 top ekspertów, 2 bezpośrednio zaproszonych przez własny link, własne polecenie. Natomiast 2 to już współpraca ze swoją strukturą na 2., 3. czy 4. poziomie, ale nie w niezależnej nodze. Teraz co najważniejsze, jak tu widzimy, że suma inwestycji osób stanowiących pierwsze pokolenie, żeby osiągnąć również ten status, z uwzględnieniem inwestycji własnych powinna wynosić co najmniej 90 tysięcy. Czyli jeśli my 20 tysięcy, to pozostali w naszej strukturze w pierwszym pokoleniu, w pierwszej linii, będzie to w tym wypadku 70 tysięcy. Natomiast do kwalifikacji miesięcznego dodatkowego bonusu w wysokości 520 czy 2000, to mamy miesięczny obrót w wysokości albo 10 albo 30 tysięcy i dostajemy dodatkową gotówkę na różne wydatki. Często to są, wiadomo, wydatki, które są potrzebne do tego, żeby dojechać do partnerów, czy rozmawiać, czy jakieś ulotki, jakieś materiały, ponieważ tacy Sky eksperci, wiadomo, że staram się również mocno wynagradzać swoich gdzieś tam liderów, dobrze w strukturze, którzy osiągają kolejne poziomy, a taki dodatkowy bonus pewnie w tym jak najbardziej pomaga. 24 poziomy, program partnerski, jest to solidnie rozwinięta struktura, pozwalająca żyć na naprawdę dobrym poziomie. Ten slajd może dzisiaj ominiemy, ponieważ on tak naprawdę pokrótce pokazuje to, co przed chwileczką powiedziałem, w takiej pigułce.
Tutaj jest slajd, który też dobrze znamy, ale on tak naprawdę zwraca uwagę, że oprócz 15% z pierwszego poziomu, jeśli chodzi o bonus partnerski, każdy z nas może otrzymywać tak naprawdę 18%. Oczywiście w zależności od tego, jak pracujemy w poszczególnych po sobie następujących miesiącach. Jeśli faktycznie mamy tych rat na pierwszym poziomie wśród partnerów sporo, powyżej na przykład 5, 10 czy 20, to w tym momencie firma płaci nam albo 16, albo 17, albo 18% z pierwszego poziomu bonusu i zawsze do tyłu nam jak gdyby wyrównuje do, począwszy od pierwszego, pierwszej raty, drugiej, czwartej, niezależnie ilu tych partnerów będzie i ile rat płacą w danym poszczególnym miesiącu. Przepraszam za moje gardło. Natomiast jeśli to jest przynajmniej piąta płatność, dziesiąta, dwudziesta, to ten bonus on się zwiększa do 16, 17, 18% i zawsze do tyłu jest wyrównywany. Czyli za każdą ratę możemy dostanąć albo 16, albo 17, albo 18%. Warto o tym pamiętać, ponieważ 3% dodatkowy w danym miesiącu do pierwszego poziomu, do bonusów w naszej bezpośredniej linii partnerskiej, to jest nieraz całkiem niezły dodatek. Teraz krótko zasady i warunki programu partnerskiego. Podsumowanie, minimalna kwota inwestycji to $50. Minimalna kwota wypłaty $30. Mamy poziomy partnerskie 24. No i każda osoba może zaprosić nieograniczoną liczbę osób, więc tak naprawdę tylko wyobraźnia może nas ograniczać, jeśli chodzi o rozwój struktury. Jeśli chodzi o dodatkowe takie może powiedzmy bonusy, czy też wyróżnienia ze strony firmy, to przy poziomie mistrza otrzymujemy mastera, otrzymujemy długopis firmowy i taki długopis firmowy możemy się jak gdyby do górnej linii sponsorowania zwrócić. Ekspert otrzymuje już bonus w postaci, kwotę w postaci bonusu, wynagrodzenie w postaci bonusu, nagrodę $500. Czyli w momencie, kiedy otrzymujemy na swoim koncie status ekspert, w tym momencie mamy $500 na koncie w ciągu 24 godzin firma nam wypłaca. Przy top ekspercie to jest $1500 w gotówce w ciągu 24 godzin na nasze konto, w momencie, kiedy otrzymujemy tą kwalifikację. I przy Sky Expercie jest to $2000 w ciągu 24 godzin od momentu uzyskania tego statusu. Tutaj mamy grupę polską, między innymi też z ambasadorem, z dwoma ambasadorami z Belgii. No i naszą tutaj panią Natalię, która jest kuratorem na terenie Polski. Jedną też tutaj panią dyrektor. Więc staraliśmy się tutaj, to akurat było zdjęcie robione przed wyjazdem na wycieczkę do Szarży, na budowę. Tutaj warto pamiętać o aplikacji, zawsze na to zwracam uwagę, żeby tą aplikację mobilną mieć zainstalowaną w swojej komórce, ponieważ pozwala w bardzo szybkim dostępie do swojego biura online i podstawowych funkcji, które tam posiadamy, możemy w każdej chwili komuś pokazać ilość udziałów, czy też jakieś jeszcze inne podstawowe takie funkcje związane właśnie z naszym biurem. O tym powiem troszeczkę tutaj więcej. Mamy oczywiście pakiety, bo tutaj jeśli chodzi o pakiety inwestycyjne, to ci, którzy we firmie są od kilku lat, to wiedzą, że te pakiety tak naprawdę pomalutko się kurczą. Ilość pakietów, możliwości inwestycyjnych było dużo, dużo więcej. One się pomału kurczą. To pomału też nam pokazuje, w jakim strumieniu faktycznie jesteśmy, jeśli chodzi o rozwój technologii. Tutaj bardzo ciekawym pakietem, na który waszą uwagę chciałbym zwrócić, jest to pakiet InnoTrans, ponieważ kupując po $1000 poszczególne pakiety, każdy w przedziale jakimś krótkiego czasu otrzymujemy za każdym pakietem wyższą ilość udziałów. Mamy dyskonto 33, 38, 47.
otrzymujemy 33 tysiące, 38, 47 tysięcy udziałów. Więc ten pakiet jest jak najbardziej godny uwagi. Natomiast co ciekawe, pod spodem widzimy, postaram się może zaznaczyć, czy mi się uda, czy nie. O. Te pomnożone cyferki razy. Nie? Na przykład razy półtora, razy dwa i tak dalej, i tak dalej. Być może zastanawiamy się, o co dokładnie chodzi. Chodzi o to, że na ten moment, jeśli na przykład nie mamy żadnego kuponu, który nas upoważnia do większej ilości udziałów, to w momencie, kiedy kupimy na przykład poszczególny ten pakiet, na przykład gdybyśmy kupili pakiet tutaj w tej grupie, to otrzymamy po spłacie, jeśli to zrobimy jednorazowo, na przykład jest to jednorazowa wpłata $1000, kupiliśmy pakiet za 33 tysiące, dostajemy od firmy kupon upoważniający nas do otrzymania w kolejnym pakiecie 100% więcej udziałów. Czyli w tym wypadku na przykład nie 38 tysięcy, ale 38 razy 2. Więc prosty jest rachunek, że dostaniemy ponad 70 tysięcy udziałów i tak to należy rozumieć. Czyli poprzez spłatę albo w ratach i po zakończeniu spłaty otrzymamy taki kupon, albo najlepiej faktycznie, jeśli ktoś ma taką możliwość, wpłata jednorazowa i tak naprawdę otrzymujemy kupon, który nas upoważnia albo do otrzymania 50, albo 100% więcej udziałów w kolejnym pakiecie. To samo widzimy na kolejnych slajdach, czyli widzimy tutaj na przykład mamy pakiety począwszy od 25 tysięcy, mówimy tu o gotówce, nie na raty, 25 tysięcy, 50, 100, 150. I taka osoba na przykład, przykładowo ma ktoś gotówkę i kupuje za 150 tysięcy pakiet. Dostaje dyskonto 57, ale po zapłaceniu tego pakietu 150 tysięcy otrzymuje trzy kupony, które upoważniają nas do kolejnych zakupów 100% wyższych. Czyli tak naprawdę, jeśli jest to udziałów 8 milionów 550 za 150 tysięcy, to przy kolejnym takim pakiecie taki inwestor może mieć ilość tych udziałów razy dwa. Więc o tym warto też pamiętać. I tak samo jest przy tych pakietach ratalnych. To, co pewnie nam się rzuca w oczy, a rzuca nam się pewnie w oczy, ilość miesięcy. Nie mamy już pakietów z możliwością rozłożenia na raty na ilość rat 10. Tylko mamy 5 miesięcy. To pokazuje również nam, w jakim strumieniu czasu jest ta technologia. Skraca się możliwość wpłacenia i kupowania na raty i ona w pewnym momencie skróci się zapewne być może nawet i do kwartału, a później już tak naprawdę nie będzie możliwości wzięcia na raty, tylko jakieś tam pojedyncze pakiety będą tylko jeszcze za gotówkę. To pokazuje, że to finansowanie tej technologii na tym etapie tych 14-15 etapów pomalutku się kończy. Więc warto to uwzględniać i tak naprawdę tutaj każdy z tych pakietów, gdybyśmy kupili pakiet na przykład za $200, za $200 miesięcznie razy 5 mamy $1000. Ale co się dzieje? W momencie, kiedy byśmy kupili na raty ten pakiet i spłacili go na przykład od razu, mamy gotówkę $1000, nie czekamy 5 miesięcy, ale $1000 wpłacamy, jedna rata po drugiej po 200, 200, 200, 200, 200. Co się dzieje? Otrzymujemy od firmy kupon wysokości, która nas upoważnia do otrzymania kolejnego pakietu, 100% więcej udziałów. Czyli za to $1000 otrzymamy 31, jeśli nie mamy dostępnego pakietu, a czy jeśli nie mamy dostępnego teraz kuponu, to po spłacie tego pakietu otrzymamy kupon wysokości upoważniający nas do 100% więcej udziałów. Więc warto naprawdę to wykorzystać, bo ten czas bardzo się kurczy.
O tym też za chwilę jeszcze powiem. Tutaj dosłownie krótka, tego nie usuwałem, tych slajdów, tak żeby tylko pokazać, że na przestrzeni tych kilku lat były różne pakiety, które dawały nam możliwość na przykład zaistnieć. Mamy swoje drzewa, ci, którzy kupowali parę lat temu pakiety, mają swoje drzewa w ekotechnoparku Marina Morce, gdzie po numerze GPS można trafić pod własne drzewo z własną tablicą jako inwestor imienny. Więc to jest taka ciekawostka. Jak widać, moje drzewo już owocuje, aż z tego wiem, co to drzewo w tej chwili już jest sporo większe. Również powstał w Marina Morce powstało muzeum inwestorów i swego czasu każdy mógł na suficie w tym muzeum, cały sufit jest wygrawerowany imionami i nazwiskami inwestorów z całego świata, którzy do tego momentu, tam był określony czas, do którego ktoś kupił pakiet, po prostu zaistniał właśnie w tym muzeum na suficie, podwieszane, można w podświetlonym suficie można obejrzeć, zobaczyć, poszukać swojego imienia, nazwiska. Jest to wszystko alfabetycznie, więc bardzo łatwo można to znaleźć. Zanim przejdziemy do omówienia jeszcze króciutko tych newsów ostatnich, to jeszcze krótkie informacje. W naszych biurach są takie zakładki jak spadkobierca. Pamiętajmy o tych zakładkach, ponieważ warto po prostu tą zakładkę wypełnić osobami, którym dobrze życzymy. Pewnie każdy z nas chce żyć bardzo długo, ale zdaję sobie sprawę, że niektórzy z nas, inwestorzy, są młodzi, co nie znaczy, że jutro będą jeszcze żyć, ale są też inwestorzy, którzy mają 60, 70 i 80 lat i więcej. Więc warto naprawdę tą zakładkę spadkobiercy zaznaczyć, żeby określić od razu, kto otrzyma w wypadku, kiedy nas by zabrakło faktycznie, kto otrzyma udziały. W innym wypadku pewnie rodzina będzie się sądzić po sądach i nie wiem, czy chcielibyśmy takiej sytuacji, taki porządek zostawić po sobie. To oczywiście jest wybór do nas, więc ja zwracam uwagę na to, żeby w zakładkę ustawienia, dane osobowe, wejść, tam jest między innymi taka zakładka spadkobierca i wpisać jedno, dwie, trzy czy więcej osób, którym możemy zapisać udziały. Najczęściej będą to oczywiście dzieci, rodzice czy ewentualnie współmałżonek jak najbardziej. Natomiast dobrze nawet te osoby powiadomić, że taki zapis jest, ponieważ w wypadku, kiedy nas zabrakło, natomiast nie będzie jakiegoś jak gdyby fizycznego testamentu złożonego, tylko tak naprawdę ograniczymy się do zapisu w naszych kontach, to też pewnie niewiele z tego wyniknie. Więc warto takie osoby poinformować, powiadomić. To jeśli chodzi o zabezpieczenie naszych kont. Warto nasze konta zabezpieczać dodatkowymi pinami, kodami, aplikacjami Google i nie tylko, żeby nie było niepotrzebnych włamań. Na każdym koncie jest coś takiego jak czat online. I tak naprawdę każdy z nas na żywo 24 godziny na dobę może porozmawiać z jednym z pracowników firmy, jeśli na przykład jest jakaś taka nagła sprawa, aby nawet chociaż zapytać się, co mogę w danej sytuacji zrobić. Chociażby wtedy, kiedy utracę dostęp do konta, bo na przykład zginął mi telefon, miałem uruchomioną aplikację tą googlowską, a nie zapisałem sobie ani kodu QR, ani tego kodu cyfrowego, który pozwala mi odtworzyć ten kod authentication w dowolnym urządzeniu. Gdybym tego nie zapisał, to oczywiście należy się skontaktować z supportem. Tutaj na takim czacie online podadzą nam adres, gdzie najlepiej się skontaktować i co napisać, dokładnie jakie dane. I najczęściej będzie to oprócz tego, że musimy podać swój adres mailowy, swoje jakieś tam podstawowe dane, wyjaśnić sprawę, co chcemy zrobić, co chcemy na przykład odblokować, że chcemy na przykład wyłączyć na przykład to zabezpieczenie googlowskie, to zawsze będziemy musieli wysłać w każdej sytuacji
swoje zdjęcie w Swiftocie z dowodem osobistym, z bieżącą datą, z nazwą firmy. Takie zdjęcie jest potrzebne do identyfikacji naszej, że tak naprawdę faktycznie to my jesteśmy tą osobą, która wysyła ten mail, że nikt się na niego nie włamał, że my chcemy, aby to zabezpieczenie zostało wyłączone. Musimy się zidentyfikować we firmie. I teraz przechodzimy do sedna sprawy, dosłownie kilka słów. Nie wiem, czy mieliśmy okazję już, ponieważ to jest z 8, być może już się zapoznaliśmy. Tezy webinarium Władimira Masłowa. Te tezy ukazały się i ten webinar ukazał się dosłownie kilka dni temu. I najciekawsze jest to, że nie wiem, czy wiemy, czy nie, to te tezy są w języku polskim. Każdy z nas może sobie je wydrukować i zapoznać się z nimi. I od czasu do czasu, jak wiemy, Władimir Masłow ma różnego rodzaju webinaria i te, które pokazują się w naszym back-office, to w wielu wypadkach właśnie oprócz normalnego nagrania na YouTube w języku oryginalnym, to te najważniejsze tezy są przetłumaczone w naszych biurach na język polski. I co ciekawe tutaj, zwróćmy uwagę tylko na dwie rzeczy, które moją uwagę taką od razu przykuły. Między innymi jest taka informacja, ponieważ wiem, że część inwestorów na naszej również grupie Skype'ie swojego czasu wymieniła jakąś tam część udziałów na tokeny. No i tutaj pan Masłow, gdyby odnosi się do tokenów i mówi coś takiego. 1 lipca nasze tokeny zostaną odmrożone. Gdzie i jak je sprzedać, ale nie za 10 groszy, ponieważ wymieniliśmy je za znacznie droższe akcje. Pytanie. Rozmrażają się w tempie 8,33. To jest początek oczywiście rozmrażania tych tokenów, gdzie można je zbywać. Co miesiąc. I co i jak będzie, zostanie to jeszcze ogłoszone. I teraz bardzo ważna rzecz, on mówi tutaj, ale nie śpieszcie się ze sprzedażą. Najlepszy czas dopiero nadejdzie. Bo logika tkwiąca w tokenie SWG jest taka, że w przyszłości klienci rozliczać się będą w dolarach, czyli przykładowo będą projekty adresowe i będzie ich bardzo dużo. Pan Anatolij Junicki mówił o dziesiątkach, setkach projektów w przeciągu najbliższych lat realizowanych. One będą rozliczane w dolarach za pośrednictwem tokenów, czyli te, które posiadamy, co oznacza, że popyt na nie będzie rósł wraz z wzrostem liczby projektów przyjmowanych do realizacji. Więc w najbliższych latach te tokeny wystrzelą w górę, będzie ich wartość wysoka, będzie ich wartość cały czas rosła i co najciekawsze, nasze tokeny jak gdyby będą miały 100% poparcie w prawdziwych projektach, które będą realizowane za gotówkę, być może z tego co wiem również blockchain i ta technologia będzie wykorzystywana później już do realizacji w tych projektach adresowych w korzystaniu z tych projektów, czyli klienci będą mogli również też używać tokenów na przykład poprzez właśnie odpowiednie aplikacje do tego, żeby kupić bilet przejazdu na przykład od punktu A do punktu B i tak dalej. Więc te tokeny muszą rosnąć. Więc tutaj pan Masłow mówi, żeby się wstrzymać, bo wtedy koszt, mówi, tokena nie będzie już wynosił 10 groszy, a czy tutaj mowa jest o 10 centach, bo to tłumaczenie jest troszeczkę mylne, bo jest mowa o 10 groszach, że oczywiście z przejęzyczeniem mówimy tu o 10 centach, ponieważ sprawdziłem to w różnych wersjach językowych, chodzi o 10 centów. Więc jasno, wyraźnie powiedział, by się nie śpieszyć z ruszaniem tego, tylko obserwować, co się będzie działo w najbliższym czasie, tym bardziej, że w tym roku jest zapowiedź również projektów adresowych, o czym też za chwilę przypomnę. I teraz jeszcze jeden punkt w tych tezach w webinarium Władimira Masłowa. Często trudno nam sobie wyobrazić, ile pracy trzeba wykonać, żeby chociaż jeden projekt adresowy powstał.
Niektórzy myślą, no tak, no, projekt iOS-owy, dlaczego to wszystko tak trwa długo? I tutaj jest bardzo ciekawe wyjaśnienie, zrozumienie procesu cyklu życia projektu od pomysłu do eksploatacji. I on tu wymienia oczywiście 6 czynników, ale oczywiście to jest tylko wielki skrót. Mówi tak, tutaj jest kilka etapów, ponieważ projekt musi zostać przekształcony w zamówienie. Konkretne zamówienie. Wiemy, co to jest zamówienie na konkretny projekt, bo takie pojęcie w Polsce jest nam znane. I mówi tak, pierwszy punkt, zapotrzebowanie na projekt, ocena realiów projektu, badania inżynieryjne, wstępne warunki przyszłego projektu, przygotowanie finansowania, z czego będzie sfinansowany dany projekt, czy jest inwestor strategiczny, czy w jakikolwiek jeszcze inny sposób. Wniosek o negocjacje studium wykonalności. Wniosek o negocjacje studium wykonalności. Czyli kto będzie wykonywał dany projekt, czy będzie jakiś przetarg, czy jeszcze wiele innych rzeczy wchodzi w zakres. Przygotowanie projektu, to już jest szósty punkt, przygotowanie projektowej dokumentacji technicznej. Oznacza to, że konieczne jest przekształcenie zapotrzebowania na projekt w zamówienie, a następnie poprzez umowę w dokumentację projektową i budowę w eksploatację. Tak to mniej więcej wygląda, więc firma, z tego co my już wiemy, jest wiele projektów, które jak gdyby przeszły prawie wszystkie te etapy i jesteśmy w fazie tak naprawdę przed rozpoczęciem fizycznej budowy. To takie tak, dla mnie takie były najważniejsze te tezy, jeśli chodzi o te dwa fragmenty z przemówienia Władimira. Chociaż on tam zwraca uwagę na fajne projekty, podane są nawet zdjęcia tych projektów, tych działek, jak to może wyglądać, więc warto sobie te tezy przejrzeć. No i przechodzimy też jeszcze do ważnej rzeczy. To ważnej sprawy. Projekt SkyWay przychodzi do etapu 14.2. Co to oznacza? Tak naprawdę oznacza to, że dzisiaj mamy 8, więc mniej więcej za 2 tygodnie otrzymamy dzisiaj więcej udziałów do 21 czerwca. Wraz z przejściem na nowy podetap zmniejszy się dyskonto na propozycje inwestycyjne w gabinecie osobistym. Czyli to, co dzisiaj widzimy, to co widzieliśmy, te ilości, które są, one się zmniejszą. Nie wiemy na tym etapie, na dzień dzisiejszy, ile to będzie. Czy to będzie 10, 20 czy 30% zmniejszonej ilości udziałów, ale one się zmniejszą za mniej całe 2 tygodnie. Więc ten czas dobrze wykorzystajmy, aby mądrze zainwestować jeszcze środki z większą ilością udziałów. I to, co jest najważniejsze jeszcze też, to, że na tym etapie niektórzy z nas mają jeszcze dostępne kupony. Ja wiem, że na niektórych kontach, niektórych partnerów są jeszcze kupony 100% udziałów lub 50% udziałów. Jak widzimy tutaj, ja na przykład zrobiłem zdjęcia u dwóch partnerów. Jeden partner ma na przykład kupon na 100% udziałów więcej, a inny partner miał na 50% udziału więcej. Jeden kupon jest jeszcze ważny 22 dni, a drugi 12 dni. I co ciekawe, w momencie, kiedy go aktywujemy, to nasze pakiety na naszych kontach, one się podświetlą w innym kolorze i ten kupon będzie aktywny. W momencie, kiedy kupimy dany pakiet, czy to na raty, czy za gotówkę, to ten kupon zostanie wykorzystany do zakupu ratalnego. I to, co jest najważniejsze, to zobaczmy. Niektórzy z Was mają, i to przekażcie ludziom w strukturach, niektórzy z Was mają kupony na 100%. Dzisiaj kupując na przykład jakiś określony pakiet, załóżmy, niech tam będzie 50 tysięcy udziałów, wykorzystując ten kupon, który ma, otrzyma 100% więcej, czyli 100 tysięcy udziałów i nawet jeśli weźmie na raty, na 5 rat, to ma zagwarantowane, że jeśli będzie płacił terminowo te raty przez 5 miesięcy, to ten pakiet będzie go kosztował określoną kwotę z ilością udziałów 100% więcej, czyli nie 50 tysięcy, ale 100 tysięcy udziałów, pomimo tego, że za niecałe 2 tygodnie ilość udziałów jeszcze się zmniejszy w standardowej ofercie.
to i tak ten partner będzie miał możliwość nabycia tego pakietu na raty, w 5 ratach na przykład, jak spłaci sobie, otrzyma 100 tysięcy udziałów. Czyli na przykład 50 tysięcy w standardowej ofercie dzisiejszej, jeszcze przed zmianą dyskonta, i dodatkowe 100% udziału więcej, czyli 50 tysięcy udziałów za wykorzystany kupon. Naprawdę to przemyślcie, przekażcie to w strukturach, bo wiem, że wielu partnerów ma te kupony jeszcze na swoich kontach. Przypomnę jeszcze kilka dosłownie tez, tak na koniec, związanych z wypowiedzią tutaj między innymi Anatolia Junickiego, jednego z dyrektorów, też z jednego z ostatnich webinarów, które bardzo fajnie pokrywają się informacyjnie. To, co najważniejsze, przynajmniej dla mnie osobiście, z tych tez z wywiadu Anatolia Nińskiego, który jest dostępny na naszych stronach w nagraniu, ale te polskie tezy, które są przetłumaczone na język polski, to wydaje mi się, że to, co zaznaczyłem, jest bardzo ważne, że w Emiratach wybudowano już jeden 400-metrowy tor. On tam potrzebny jest do testowania też pewnych ważnych, no, jeśli chodzi o certyfikowanie tych kontenerów i przejście testów. Natomiast w tej chwili budowane są dwa odcinki 2,5-kilometrowe. One są w toku. W momencie, kiedy będą ukończone, to te odcinki pozwolą nam, i one już właściwie są już na ukończeniu, bo jak oglądamy sobie niektóre te newsy, to faktycznie na ten temat informacja już była kilkakrotnie, one są już na ukończeniu. 2,5-kilometrowy odcinek pozwoli nam przejść między innymi test szybkości, jeśli chodzi o tabór miejski. I to pozwoli nam już realizować, budować fizycznie, seryjnie projekty adresowe. Stanie się to właściwie w najbliższych tygodniach. No i tutaj pod spodem projekty celowe. Anatolij Junicki powiedział, to nie są projekty, które są planowane w przyszłości. Mówi, pierwsze etapy pracy z celowymi projektami już trwają. W tym roku ogłosimy kilka projektów celowych, które realizujemy. Pokrywa się to tak naprawdę z tezami, które tutaj pan Masłow powiedział, czyli o tych 6 czynnikach związanych od pomysłu do realizacji. I pan Anatolij Junicki mówi, to nie są projekty, które są planowane w przyszłości, to są projekty, nad którymi już pracujemy. Więc to też pokazuje nam mniej więcej, w jakim czasie, w jakim okresie jesteśmy. I to też dla mnie osobiście też było bardzo dużym podbudowaniem, ta wypowiedź. Powiedział tak Anatolij Junicki. Kapitalizacja już trwa, ale powoli. I ostatnie dwa zdania. Poważna kapitalizacja zacznie się, gdy zbudujemy określone trasy. Jestem pewien, że stanie się to w tym roku. Koniec. Osobiście jestem pewien, że będą trasy takie kilkukilometrowe, bo one są w planach już od dłuższego czasu, takie po 2-3 kilometry. Między innymi chociażby w Dubaju ten, o ile pamiętam, chyba 15-kilometrowy odcinek w samym centrum Dubaju między tymi wieżowcami. Też jest jakiś czas już jak gdyby ta dokumentacja przygotowana i jak gdyby wdrażany jest projekt do rozpoczęcia fizycznej budowy. Wiemy, ponieważ w jednym z newsów pan Anatolij Junicki, w jednym z newsów mogliśmy przeczytać, że jeden projekt zostanie ukończony na wrzesień 2023, czyli mniej więcej około 2 lat. I to jest projekt z kontenerami, o ile pamiętam. Odcinek chyba ponad 100 kilometrów. On też zostanie ukończony w ciągu 2 lat. Czyli tutaj mówimy o też potężnej kapitalizacji. Natomiast pan Anatolij Junicki mówi, jestem pewien, że stanie się to w tym roku. Czyli mówimy o pewnych projektach adresowych, które będą również w tym roku wybudowane. No i plany na przyszłość, 5 lat, 500 miliardów kapitalizacja samej spółki, 10 lat, nie mniej niż bilion dolarów i dziesiątki, setki projektów adresowych. Jeden z dyrektorów mówił, że są już gotowi do wdrożenia masowej produkcji. Dokładnie, dokładnie. Właśnie na to chcę zwrócić uwagę na koniec, bo to się pokrywa, o właśnie, ten dyrektor.
Pokrywa się to jak gdyby z wypowiedziami, wcześniejszymi wypowiedziami pana Anatolija Janickiego, a wiem, że pan Anatolij Janicki to człowiek, który nie rzuca słów na wiatr. To nie bajkarz, to nie bajkopisarz, który obiecuje i mijają miesiące, lata i się nic nie dzieje. Tylko jeśli cokolwiek mówi, to zawsze możemy wierzyć w jego słowa, że będą zrealizowane. Jeśli podaje jakiekolwiek terminy, jeśli podaje jakiekolwiek, powiedzmy, widełki czasowe, to stara się, żeby to było zrealizowane. No i tutaj właśnie wywiad z tym dyrektorem też mamy z ostatnich newsów. Ja zwróciłem uwagę właśnie na to, co tutaj na czacie zostało napisane. Jesteśmy w stanie zrealizować pierwsze zlecenia i projekty w naszym zakładzie, czyli naszym osobistym zakładzie. Oczywiście też we współpracy, jak tutaj napisali, z Białorusią, z Rosją, ale też z Belgią i z wieloma innymi krajami, z którymi mają podpisane umowy na produkcję podzespołów różnych części. Wiadomo, tak globalnie rozwijająca się spółka sama w sobie nie byłaby w stanie wykonać tak wielkiego projektu, no tylko we własnych zakładach, które gdzieś tam budują na miarę swoich możliwości. Ale tu jest ta wypowiedź tego dyrektora. Jesteśmy w stanie zrealizować pierwsze zlecenia i projekty w naszym zakładzie. I teraz oczywiście będziemy musieli rekrutować ludzi, no bo potrzebna jest armia ludzi. Nie tysiąc, nie dwa, ale tysiące ludzi będzie firma zatrudniać. Musimy rekrutować ludzi na drugą, trzecią zmianę. Ale mówi tak, ale mamy wystarczające kompetencje, aby przejść do produkcji seryjnej. I jesteśmy na tym etapie. Czyli tak naprawdę 5 lat od zera, firma zaczynała od zera. Dzisiaj mamy prototypy, dzisiaj mamy pełne certyfikacje, zezwolenia, jak gdyby do masowej, seryjnej produkcji. Jesteśmy przeddzień tego, aby pierwsze projekty fizycznie zaczęły powstawać słupy i to nie będzie już budowa tak powolna jak Ekotechnopark, jak na Białorusi, czy też Ekotechnopark, czyli całe to Centrum Innowacji w Szarży, ponieważ są to miejsca testów, są to poligony doświadczalne, tam gdzie przychodzą testy kolejki, tam gdzie jedna kolejka na przykład musi, nie wiem, z 1000 razy w jedną, drugą stronę przejechać, muszą być parametry sprawdzane, pomiary. To jest poligon doświadczalny, gdzie są testowane, sprawdzane nasze technologie. Natomiast budowa samych jak gdyby projektów adresowych będzie wdrażana, jak tu powiedziano, w produkcji seryjnej i będzie inwestor strategiczny, inwestor, który wykłada pieniądze, przygotowane są wszystkie już jak gdyby podzespoły i będzie to wszystko składane. Tak to mniej więcej wygląda. Na tym etapie jesteśmy. Drodzy, mamy 2 tygodnie na to, żeby się sprężyć, zarówno zaprosić nowych partnerów, podziałać, popracować po to, żeby faktycznie ci ludzie, których zaprosimy, ci partnerzy, których zaprosimy, znajomych, czy być może kogoś z rodziny, jakichś swoich kontaktach biznesowych, mamy 2 tygodnie na to, żeby wykorzystać je w dobrze, jeśli chodzi o dyskonto, które jeszcze posiadamy. Mamy możliwość kupienia jeszcze dzisiaj pakietu jednorazowego w wysokości czy to 500, czy 1000 dolarów i otrzymać jeszcze też kupony. I to pewnie też jest tylko czasowa oferta, którą firma dała, ale wiem, że wielu partnerów z Was w Waszych strukturach posiada te kupony jeszcze niewykorzystane, które pozwolą im dać dzisiaj 100% więcej udziałów, czyli jak gdyby można powiedzieć, że na dzień dobry podnoszą sobie 100% wartość swoich udziałów przy dzisiejszej cenie, a ta wartość za 2 tygodnie jeszcze bardziej wzrośnie, ponieważ dyskonto się zmniejszy, więc automatycznie wartość udziałów też idzie w górę. Warto wykorzystać te dwa czynniki. Serdecznie zapraszam. Dziękuję za dzisiejszy webinar, za poświęcony czas, szczególnie stałym bywalcom, osobom, które zapraszają partnerów, czy też potencjalnych osoby nowe, zainteresowane technologią. Szczególnie zapraszam też tutaj na webinary pana Janusza Tomczaka, który przedstawia technologię bliżej i zawsze stara się zwracać uwagę właśnie, jeśli chodzi o technologię, w jakiej firmie jesteśmy, jak to wszystko postępuje do przodu, jak jest realizowane.
I wykorzystujcie te webinary do tego, żeby faktycznie zapraszać nowych ludzi. Do tego Was serdecznie zapraszam. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Zmieściliśmy się w jednej godzince. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.